roku, już od 5 lat, spotykamy się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu na powiatowym przeglądzie teatrów w świecie niepełności. To dla nas prawdziwy zaszczyt gościć zespoły teatralne, które przybyły do nas z całego województwa lubelskiego i przedstawią nam krótkie formy teatralne z wykorzystaniem elementów tańca, pantomimy, dramy lub zaprezentują tradycyjne przedstawienia. Do udziału w naszym przeglądzie zgłosiły się zarówno zespoły, jak i reprezentanci poszczególnych jednostek. Angażując osoby z niepełnosprawnościami do współpracy, pragniemy nadać nowy wymiar działalnościom artystycznym. Teatr na co dzień kojarzy się z elementami kultury i rozrywki. Dziś staje się ważnym pod względem edukacji społecznej. Uczestnicy naszego przeglądu stają się zawodowymi artystami. Podczas spektaklu zapraszają widza do swojego świata, przekazując swoją historię. Dla nich samych jest to przełamanie barier oraz możliwości powiedzenia głośno o tym, co ich boli, ale i co jest dla nich ważne. Celem wydarzenia jest wprowadzenie twórczości uczestniczących w nim artystów do obiegu w sektorze kultury i sztuki, dotarcie do nowej publiczności oraz zmiana postrzegania niepełnosprawności. Ja przyłączam się do tych powitań. Te młode, piękne panie powiedziały już wszystko, co można było powiedzieć. Ale ja bardzo Państwu dziękuję. Ale chcę też wspomnieć, że to jest wspólna impreza z powiatem po raz piąty. Cieszymy się bardzo, że tak akurat gmina Kodeń jest organizator, współorganizator, pani dyrektor tych występów. I cóż, życzę Państwu miłych występów tutaj, jeżeli chodzi o uczestników, zadowolenia z własnego, a na dobrych wrażeń. Drodzy Państwo, są jeszcze takie rzeczy, o których warto by mówić i dużo mówić. Właśnie o tych osobach, które wspierają, czy w gminie Kodeń jest 2 takie ośrodki. Chcę z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy się opiekują osobami niepełnosprawnymi, które organizują to uroczystość wspólne z Gminnym Centrum Kultury za tą ciężką pracę, bo to jest naprawdę ciężka praca wymagająca dużo wyrzeczeń. Także dziękuję Panią, dziękuję wszystkim i życzę miłych wrażeń. Na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie, mieszkają 2 sąsiadujące ze sobą rodziny Nowaków i Kowalskich. Od lat toczą ze sobą wojnę o ziemię. Pewnego słonecznego dnia panowie spotykają się przed swoimi posesjami, a pomiędzy nimi dochodzi do kłótni. Wrocław. Oddaj mnie ziemi, którą przeorałem z mężą. Nic nie zarabiałem. Oddaj pieniądze za lat. Nic nie ukradłem, jestem ludziem. Nie kłam? Sam go oszukujesz. Tak? To ja ci pokażę. Ty w ogóle to nie mieszaj! Moje garnki, w czym ja mówię o to gotuję? Wacław, stój, co robisz? To nowe koszule, no gdzie ja teraz takie ładne kupię? Nie przesadzaj! Panowie, trzeba się nam pogodzić. Nie ma co się kłócić. Dobry nie będzie nigdy w życiu. Właśnie! Trzeba się pogodzić. Ale jak? Ślub będzie, to i zgoda będzie. Ślub? Jaki ślub? Januszka i Danusi. Januszka? Mojego Januszka? Tak. Co wasze, to i nasze będzie, i zgoda będzie, ale musisz przekonać Januszka. A ty, bo on taki nieśmiały. A ty, Danusia? Dobrze. Januszek, już pora ci znaleźć pannę i ślub brać. Nie ma mowy.
A może Danusia? Nie ma, bo oszalałaś. Danusia jest piękna, bogata. Jak zostaje twoją żoną, to będziesz najbogatszy tu, w powiecie. Nie ma mowy. Nie? No to zobaczymy. Już się ciebie przekonam. Dobra, przekonałaś się. Ach, Danuś, moja Danuś, tobie do ślubu trzeba iść, męża i dzieci posiadać. Ale po co? Jak to? Mąż zadba o gospodarstwo, a dzieci w domu mogą. Mąż będzie ciągle tylko narzekał, a dzieci będą tylko płakały. Ach, Danuś, wręcz głupoty opowiadasz. Janusz jest taki młody, przystojny, zadbany, elegancki, wręcz idealny kandydat na twojego męża. Za Januszka to ja mogę iść. Oczywiście, Danuś. Oczywiście, że tak. Ale syna wychowałaś. Cicho, nie słyszę ją. Synek na kolana. Moje serce boli. Jestem w szoku. Nie da się wzywać. Nie, nie trzeba. Serce mnie przestało boleć. Ach, Danuś, moja Danuś, tobie już do ślubu trzeba iść. Suknię szyć, gości prosić. Helena, przecież to będzie kosztować majątek. Wacław, nie będziemy żałować ani grosza. Tu chodzi o naszą jedyną córkę, Danusię. Dobrze, Helena. Na koni to w taką trzeba zgody. Oj, Wacław. Oj, Henryk.